Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3 i porozmawiajmy sobie z Hathorim w celu uzyskania tego miecza, którym nam tutaj obiecał. Możesz pracować? Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Jak to za kilka dni? Najsłynniejszy zamtus w Nowigradzie to Passiflora, ale jest jeszcze kuternoga, szałwia... Wróć za kilka dni, no bycie normalnie. To czekaj, to zróbmy w takim razie, czekaj. Wściekłe pięści to nie, bo średnio nam wyszło. Odszukaj skrybę w Passiflorze i zapisz się na turniej Gwinta. To może później. Przekaż Triss statuetkę szlachcica, to też później zrobimy. Przeszukaj rezydencję używając wiedźmińskich zmysłów, to nie. Gdzie jest klucz? Skąd my tyle questów mamy? Aha, to poboczne są. Główne. Niech żyje sztuka. No właśnie, zwerbuj kuglarzy z trupy maskonury. A gdzie to jest? A spróbujmy. A dlaczego nie? Ja bym chętnie spróbował. Ciężkie czasy. Nie mógłbym tak. Czasy są cały czas ciężkie, panie. Czekaj, 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 ty. Ja tu widzę jakiegoś zielarza. Jak się, przepraszam, do niego dostać? Ty, co to jest za miejsce? Czy my żeśmy już tu byli? Halo? A, jakiś wywar? Ej, halo, co to za miejsce jest? Jakby niby spoko, niby fajnie, ale... Co ja właśnie za quest chcę zrobić? Filtr Petriego, okej. A tu? Nie mogę tego zbadać, nie wiem dlaczego. Aha, tutaj chyba żeśmy coś kiedyś już robili, dobra. Poczekaj, którędy ja tu zszedłem? Tędy. Dobra. Bo po prostu żeśmy wszystkiego nie pozbierali. Oj, 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 panie. A czemuż to tak... A dobra, nie wnikam. Strasznie się coś psuje co jakiś czas ten... Wiedźmiński zmysł. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Tak, tak, aż tak uważam. No biegnę i biegnę. I końca tego sprintu nie widać. Co tu się dzieje? Halo? Geralt z Rivii? Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Ano? Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie. Ale wpierw oddaj broń. To jakieś nieporozumienie. No ale trudno, bierzcie. Tylko chcę jakieś pokwitowanie, żeby nic się nie zgubiło. Mhm, już wystawiam. Pamiętasz kaznodzieję, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach, którego żeś przed wiernymi upokorzył? Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu, ostatniego namaszczenia. A, to się będziemy tłuc. Mogę igni? Mogę jeszcze raz igni? Czekaj, a ja bym... A może kurczę ardem? Nie tym. No weźcie się. Ła, ty dziadu, ty.
Oho! Jeden z drugim. Takie kozaki i co? No? O ty kurcze. Dziadu, dziabłągu jeden. No. No prawie wam się udało, no. Zbygan, proszę ja ciebie. Ty, prosiaczek, siemasz. O, łódko kurcze. Spaliłem kurę i dostałem z tego utko kurczaka, żartujesz? Ładna ciekawostka. No dobra, taka miła odskocznia. A chciałem miło zagadać, żeby nie było. Kolejny przybłęda z Temerii. Dobra, gdzie on teraz kurczę wejść? Co? Te ja... coś tam, okej. O, dzień dobry. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Chęci do życia. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Zmusił do opłacania rachunków. Wynajmujesz, to płacisz. To jest normalne. Kolejnego oprycha? Wielkie dzięki. Wybacz. Wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nisa, nie płacisz, to wyjazd. Wszyscy jesteśmy. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nisi. Powiedzieli, że przytną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przyganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nisa słyszała, że mówili o podpaleniu. Czego? Cudzego domu? No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Mam pewne sposoby. Nie są inne metody. Coś tu znajdę? Nie. Nie za bardzo. No dobrze. Który to ten Gruby? Powtórz, co powiedziałem. Ja nic nie mówiłem. Siema. Jak tam życie? To wy jesteście. Ej, Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. A no ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, Brudasie? No kurczę, ten gość jest bardziej utytułany niż ja. Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemelfarta? Co go od churwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza! Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. Ale śmieszek. Spływajcie stąd, ale już. Co? Kurwa. Żeśmy powalczyli. No przecież ja go... Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję.
Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest! I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia! To do zobaczenia. Dobra, to pozostaje nam jeszcze kwestia tylko tych ochroniarzy, tak? No to ja bym proponował. O Jezu, to aż tak daleko. Dobra, to... Bo... Gdzie najszybciej będzie do jakiegoś znaku? No w sumie wychodzi na to, że tu. Także tu się wybierzemy. Nie zaznaczyło mi tego, kurcze pieczone, czekaj. Tu. Tak? Tak, dziękuję. Tylko kurczę, żeby mi to jeszcze nakierowało tam, to już w ogóle będzie super. Siema chłopaki. Raz na mnie polują, innym razem mają mnie gdzieś, nie kumam. Jaki rozpędzony, panie. No dobra, tutaj się będziemy musieli tłuc i to... Aha, z tym nie pogadam. Będziemy musieli się tłuc i to na 100%. Tylko żonkile, dokładnie. Stan gry został zapisany, fantastycznie. No to możemy się, myślę... Ładna walka. Dogadywać. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny Shao! Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metiny, kurwa! Nie z Nilfgaardu! Wychowani przez dzikie psy na szerokich równinach Magdeira. Okej. Okay. Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych Alen Metyny. Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestiom? Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod scenę. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. No to... A jak wam zapłacę? Dobrze zapłacę. Zarobicie więcej niż tutaj. A bo ja wiem. A przewidujesz napierdalankę? Nie wykluczam. Wiem z dobrego źródła, że w ruch mogą pójść cegły. Chcesz napierdalać ceglarzy? Chcę. Już ja go znam. Daj pieniądze i nie martw się o resztę. Pojawimy się przed przedstawieniem. No dobra, czyli jednak udało się uniknąć walki. Także jest okej. Jak najbardziej mnie to pasuje. Szczerze mówiąc, nie za bardzo chciałem się tłuc. Raczej staram się w miarę szybko ruszyć do przodu trochę z tą fabułą. I w następnym odcinku, tak a propos, w następnym odcinku skupimy się na poszukiwaniach rynsztunków. Bo kurczę, jednak ten rynsztunek nie jest taki super hiper. Tak konkretnie to prawie w ogóle nie jest. On jest taki, wiecie, to z tego, to z tamtego, bo fajnie wygląda, bo faktycznie... Też tak uważam, bo faktycznie, kurczę, można fajne boosty pozbierać i tak dalej, ale generalnie to warto podobno się ruszyć po cechu kota i po ulepszony gryfa. Także jak najbardziej jestem za i jak najbardziej myślę, że warto byłoby się tym zainteresować. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką.
To może ja? Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Co ty gadasz? To dobry pomysł. Nie sądzę, żeby udało mi się porwać publiczność, ale najważniejsze, żeby Dudu mnie zobaczył. Ale postarasz się wypaść dobrze, prawda? Nauczysz się tekstu? O, tak, jasne. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. No, ho, ho, ho. No to nie, Priscilla. Niech zagra Priscilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem. Dam jej znać. Na pewno świetnie się spisze. Ty możesz zagrać księcia. Dużo zarabiacie na przedstawieniach? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę. W końcu jesteś teraz częścią zespołu. Dziękuję. To kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej Abelard Ryza brzmi jak Abelard Giza. Jaka jest druga opcja? Maxime Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. Oto wolę Abelarda. Weźmy tego Abelarda. Wolę solidnego rzemieślnika od nieprzewidywalnego artysty. Masz rację. Cały ten projekt jest wystarczająco ryzykowny bez Maksyma. No dobra, to co jeszcze mamy zrobić? Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Nie, ale niech będzie. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie bardziej przyszedł, gotowy nie będę. Z ciekawości. Więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Priscilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Ja coś czuję, że to taki zazdrośnik troszeczkę. Panowie! Cni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Ocalenie Dopplera! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się weteran nowigradzkiej sceny Abelard Ryza. W roli księżniczki ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubadurkę o słowiczym głosie Priscillę. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak dla kurażu. Hehe, śmieszne. Wiedźminie! Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie.
Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijanie potworów to moja natura z przyjemnością. Zabijam potwory z przyjemnością i odznaczam się nieludzką jurnością. Śmieszne. Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może schował się, może wśród gości. Może wśród gości kręci się po cichu. O, ukochana! Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Całe miesiące. Ciekawe, czy te wybory mają jakiekolwiek znaczenie. Cielesne chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. To powiedziawszy, o rentę. Wraz uklęknę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment. Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to. Albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Strata! To nie wino! Tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wylezie ze mnie niecna kreatura! Ludzie! To nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. O, to moja maska. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie. Przestańcie, potwór czy nie, ja go kocham. Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz wychowanie oraz życie w brudzie. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli. A na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły. Miejsce Dopplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Daj spokój. Nie widzisz, że to żarty są?
W komedii to i gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. Ej, a to nie był ten gruby? Z tej bandy grubego? Gdzie się starano być trzech na jednego? Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Nie masz oka. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim? Spotkałeś Ciri? No nie, właśnie nie. Jej szukamy. Geralt, świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Bardzo prosto. Dobra. Dlaczego nie skontaktowałeś się z Priscillą, a nie aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z Jaskrem i Ciri. Okej. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, Rzed! Czekaj, no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cirillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? No, dawaj. Tak, proszę. Zmień się w nią. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż ktoś. Pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mergego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwila. Jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. Jasne. Dzięki. Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Żałuję, że tego nie widziałem. Poradzisz sobie. W
Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Przydałoby nam się wsparcie. Pogadam z Dijkstrą. Jeśli będzie w dobrym humorze, jest szansa, że wypożyczy nam swoich ludzi. Dalibyśmy radę z moimi chłopakami. No, ale jak tak się stęskniłeś za Zigim? To on za mną szaleje. Sam tak powiedział. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwi i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Nieźle sobie poradziłeś. Jak na pierwszy raz. Pomyliłeś się tylko kilka razy. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze albo przyszedł pijany jak szpak. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kaer Morhen. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. I ile dostaliśmy? Może byśmy sobie dorabiali chociaż czy coś. No. No. Pieniędzów ile? Mów mi tu szybko. Uuu, poziom 19. A pieniędzów ile? Ech, 30 koron, żartujesz. No ale 2 punkty, także jest git. Coś tu mi... Myślałem, że coś mi mrygło na czerwono. Dobra, ty, to zobaczmy jeszcze teraz tak. Mapa, zadania. Postać. Żeby odblokować kołowrotek, musimy jeszcze jeden punkcik na coś wydać. Także niech będzie chociażby ten refleks. Jak to? Dobra, kumam. No to może... Dobra, niech będzie to. I dzięki temu możemy kupić młynek. I młynek ja bym bardzo chciał. Na przykład... Na pewno nie tu. Czekaj. Co ja bym mógł stąd wyrzucić? Zwiększa szansę na krytyczne trafienie szybkich ataków o 12%. I ich obrażenia o 75%. Przyrost adrenaliny. Dobra. Obrażenia szybkich ataków są zwiększone o 30%. Kurczę, no to wszystko jest spoko. A to? To ja to wywalę stąd. To wrzucę tu. To wywalę stąd. I ja tu coś miałem. To damy tu. Magiczna pułapka to może nie, ale sugestia. Celnie porusza się w kierunku Geralta podczas rzucania znaku. Zwiększa skuteczność znaku akcji w dialogach. Okej. Okay. No i dobra. No i myślę, że kurczę, możemy tak spróbować. A jak uruchamiać ten młynek? Jak to się włącza, przepraszam? Ciągły atak wymierzony we wszystkich przeciwników. Podtrzymywany atak zużywa wytrzymałość, a następnie adrenalinę. Zużycie wytrzymałości zmniejszone o 33%. Spoko, ale jak to zrobić? No kurczę, nie wiem. Jak będzie ktoś tak dobry i kochany i mi napisze, w jaki sposób włączyć i uruchomić w ogóle ten atak, to będę bardzo wdzięczny. Powiedz mi proszę ja ciebie teraz tak. Opcjonalnie. Poproś Dijkstrę o pomoc. Szybki zapis oczywiście. Szybki zapis... Szybki zapis oczywiście. O, w końcu się udało.
Dijkstra, słuchaj, bo jest taki, taki deal, taka sprawa. Ta... No... Kurwa. Ech, jakby można było uciec gdzieś z tego miasta. Czy ja dobrze idę? A w życiu... Już to na dole jest. Porządek musi być. Dobra, dobra. Porządek musi być, a tu chłop ledwo, ledwo idzie. W pięknych okolicznościach przyrody. Cyk, 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 cyk. Czekaj, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Siemasz, Dijkstra. Mam. Czego chcesz? Pieniędzy za las. Wspomniałeś ostatnio, że masz do mnie słabość. Jest taka sprawa. Oho, nieźle się zaczyna. Czego chcesz? Muszę zorganizować zasadzkę i będę potrzebował kilku twoich ludzi do pomocy. Zasadzkę? A na kogo? Daj mi takich ludzi, którzy przeżyją walkę. To potem będą mogli ci opowiedzieć. Naprawdę cię lubię, Geralt. I dlatego dam ci aż trzech moich najlepszych ludzi. Trzech wystarczy. W takim razie załatwione. Dziękuję pięknie. Nie wiem, czy to faktycznie jest takie konieczne, ale... Why not? Spotkaj się z Zoltanem w miejscu zasadzki. Dobra, powiedz mi, gdzie jest tu najbliższy... Checkpoint. Znaczy checkpoint. Syna zabili, a teraz na ulicę wyrzucą. Quick travel. O. A ten? A tamten? No nie wiem, no. Skąd mam wiedzieć? Zadajesz pytania tego typu, skąd mam wiedzieć? Dobra, dawaj, 7 kotów. Jezu, 3 koty naraz, tak? A podobno jest jeden kot, ale ty już o tym chyba mówiłem. Że jest tu jeden kot, który generalnie się nas nie boi i nie syczy na nas, bo... Jak się okazuje, ten kot to jest pan Lusterko. Z dodatku serca z kamienia. Hotu! Płotek. Go, go, Power Ranger. Dawno nie jeździliśmy konno. Siema, Zoltan. Co tam? Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojebliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić Jaskrę. To byłoby zbyt podejrzane. Byłoby za bardzo podejrzane. Menges znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja. Priscilla? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... Ach, kurwa, ale bym zrymował, Geralt. Ale przydatnie nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój Burek, kiedy dostał skrętu kiszek. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. O, świetny pomysł. Pewnie, dawaj, ta, może kartę jakąś wygramy. Podejrzewam, że to jest jedyna okazja, żeby z nią zagrać. Czy mamy coś, co moglibyśmy tu dorzucić jeszcze? No nie za bardzo. Dobra, rozpoczynamy grę. Czym ona gra? O Boże, Skojatelo, nie. Wymień to.
Ech, no średnio to widzę. No ale dobra, no to bez trzaskającym... No kurczę, jeszcze gorzej. I teraz ten trzaskający mróz by się przydał. Dlatego nie lubię grać przeciwko tym postaciom. W sensie przeciwko Skojatel. I potwory mają to samo. O, przeciwnik spasował, okej. Okay. Ja też pasuję w takim razie. Dziękuję. Strach pomyśleć, co ona tam ma. A, ja zaczynam. Okej. Okay. A dawaj balistę. Jeszcze jak mi rzuci pożogę, to będzie w ogóle lipa. Dobrze. Cieszy mnie, że rzuca ulewny deszcz. Zobacz, podmienimy sobie tę kartę. Teraz rzucimy to i dodamy do tego to. Cyk, rzucamy mgłę, dziękuję. Dziękuję pięknie. Nie wiem, czy było warto, zaraz zobaczymy. Długi pomysł. Sama chciałaś grać. Jadą! Normalnie jestem w szoku, że udało się wygrać. Żadnej karty nie dostanę? Priscilla, zostań tutaj. Ale bez sensu, liczyłem na kartę. Oszukali mnie. Wystrychnęli na dudka. Jakim cudem to drzewo mu nie zrobiło krzywdy? Ratunku! Jaskier, zaraz. Teraz! Jedź za nim! Ty tutaj zostaw tam! Dalej, Piotr, dalej! Zaraza, zgubiłem go. Trzeba będzie poszukać śladów. Jakich śladów? Nie, to nie to. Pojechali tędy. Którędy? A. Takie buty. To ja tu myślałem, że będziemy się musieli bić. Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony.
No przecież wiózł dwie osoby, no to musiał być przeciążony. Jaskier też chyba do najlżejszych nie należy. Czyż nie? Nie było nas tu chyba jeszcze. Spokojnie, Płotka. To tylko pszczoły. Nie tylko. Widać, że go nigdy nie urządliło. Daleko jeszcze. Jadę. I co mi po tym? Ślady kopyt. No co ty, serio? Co się dzieje? Poeta w opałach. Ludzie, no. A co z Zoltanem? Co z całą resztą? Co z Priscillą? Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Dostał strzał? O! Skoro padł im koń, nie mogą być daleko. Quen na wszelki wypadek. Jeśli Pindol znowu się uchlał i wypaplał komuś o pracowni. A z kim? Ej ty, co tu się wyrabia? O co chodzi? Co tu się dzieje? Ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka? Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Co to za przejście? A coś ty taki ciekawy. Normalne tylne wyjście tunelem tak na wypadek kłopotów. Obcych tam nie wpuszczamy. O, nie ma mowy. A w ogóle to tam są... Cicho. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. No i widzisz, jak chcesz, to możesz. Czekaj, bo to nie z tej strony. Podejrzewam, że tam coś jednak będzie. Jakiś stwór, czy inne cudo. Ja tu mam gwarancję, że mnie nie oszuka. Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? I nie będziesz próbować żadnych... Ło, schematy, miło. ...mogę ci skręcić karki, jak kurczakowi. Tak, ale wiem też, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, 100 złota. 100 złota, ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakie Julian Alfred podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... O, coś słyszę. O, nie, nie, tylko nie knebel. Tu. Siema. Dawaj te rzeczy. I co się drzesz? Spokojnie, nie uciekniesz. Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. O, czyli żyją. Priscilla, czyli jest okej. Co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie.
Jaskier, dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, nie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. O Bożu! Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ściga ją dziki gon. W porównaniu z tym, skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Menge poluje na Dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. A bo ja kiedy wiem, co się z nią stało. Była i nie ma. Byliśmy na wyspie świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. O rany. Co? Nie nasza sprawa. Kurwiel junior mówi, że wasza. Macie dorwać i zatłuc. Jezu, czy mogę tego uniknąć? Po prostu. Się nie mordować w nieskończoność w tej grze. Zamknęli wszystkie bramy. Musimy uciekać. Skakuj na pan. Do świątyni. Aha, widzisz. Jedź, no, Jaskier! Boże! No. No weźże! Jedź, koniu! Matko Bosko, jaki tragiczny w sterowaniu jest ten koń. Ej, przecież ja się tu wykopytnę zaraz, halo. No to się wjebałem. Jestem ona, w tym momencie przynajmniej. No, to już. Nie ma tego złego. Prawie się udało. Ojej! Bym się nie popłakał jeszcze przy tym. Ach, to tu go pojmali. Pojmać tego człowieka! Kto to był w ogóle? Ach, co to była za przygoda. W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. To w ogóle nie wygląda, jakby się tym przejmował. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi? Że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to?
No. Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciriu cieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, tu widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. No cóż. A nasz wspólny przyjaciel Ziggy Roywen, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój... Boże, ten gościu mnie tak denerwuje. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a Skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją... Mogę ruszyć kamerą chociaż? Czy zdjąć? No nie za bardzo. Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenait, Bundro Itne Iachus. Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermorem. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Ta. A za to ty gadasz jak za trzech. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Byłem tam. Wątpię, rozmawiałem z baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Yen i mnie. A Yen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No to Skellige. Dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz dzięki za pomoc. Aha, bo na bokiem siedzi, a ja się zastanawiam, dlaczego ma 3 nogi. No dobrze, moi drodzy. Tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej.